Jeśli chodzi o motor, jest to zespół, który jest zbudowany z pewną wizją. Akurat można powiedzieć, zasadniczym zwrotem w tym, co teraz się dzieje, było pozyskanie Jarosława Hampela, dla którego zabrakło miejsca w Leśnie. A wiadomo, jest to zawodnik o dużym potencjale, wybitny startowiec i można powiedzieć, spłaca im się ta inwestycja. Jakie szanse pan widzi w starciu z tym zespołem? No, wszyscy mówią, że Stal musi w końcu przełamać tą niemoc. Ja rozmawiałem z Mietkiem Woźniakiem, on mówi, że jak wygracie jeden mecz, no to już pójdzie. Oby tak było, no ale to jest jeden, później następny mecz. W poniedziałek jest z Częstochową, ten powtórzony nieszczęsny nasz mecz, przerwany ze względu na awarię światła. No, oby tak było, no ale na pewno presja się wyczuwa, sami czujemy tą presję i to nie trzeba presji mediów czy kibiców. Sytuacja, jaką mamy w tabeli, no jest, można powiedzieć, beznadziejna, bo zerowe konto punktowe to nic, że tylko jeden mecz mieliśmy u siebie, ale matematyka jest taka, nie inna, nikt nie pamięta, ile meczy było na wyjeździe, ile za każdy tylko podkreśla, że 6 meczy pod rząd z porażką. Musimy te ciśnienie wytrzymać, obojętnie jakie wyniki będą padać w ten weekend najbliższy. Niemniej no, jesteśmy w stanie ten zespół pokonać, a oni wiedzą, że skoro wygrali w Częstochowie, jednym z faworytów ligi, to dlaczego nie mają wygrać w Gorzowie? Panie trenerze, pytanie o skład. Wiadomo, tam wiele się nie zmienia. No, macie tego jednego gościa i tego gościa prawdopodobnie chyba zobaczymy tym razem. Była taktyka inna, swobody działania, że tak powiem, dla zawodników przed meczem z Wleśnie, żeby nie było tej presji, bo oni już też odczuwają to, że nie wszyscy znajdą się w składzie. Musiała być jakaś logika, dostali czas na przygotowanie, no ale teraz czas dalej wyciągać wnioski. To jest my, zwłaszcza u siebie, z tytułu, który się mówi, musimy wygrać. Nie lubię tego stwierdzenia, ale tak to jest. I tak trzeba to nazwać po imieniu i na pewno dla kogoś miejsca zabraknie.